Siemaneczko, cześć wszystkim, witajcie bardzo serdecznie, Pet Simulator X. Zostań tutaj na chwilę, bo chcę pogadać z tobą i poznać twoją opinię na temat tego, co się dzieje w Pet Simulator X i jak widzisz przyszłość w ogóle tego trybu w ogóle, czy ten tryb jeszcze przetrwa. Chcę posłuchać twojej opinii, więc pierwsze może wysłuchaj, co ja mam do powiedzenia, a potem napisz komentarz, jakie jest twoje zdanie na ten temat, bo chciałbym poznać waszą opinię. Słuchajcie, po pierwsze, na moim głównym kanale często padały komentarze, jak tam mówiłem negatywnie o tym aktualizacji. W ogóle ta aktualizacja z bankiem to jest totalna porażka i kompromitacja Prestona moim zdaniem. Ale pisaliście mi tam, że ja wcześniej jeszcze te tryby nie grałem, grałem w pierwszy Pet Simulator, ale ten drugi jeszcze nie. Że zazwyczaj było tak, że jak była dostawaliśmy świąteczną aktualizację, a potem już był koniec. Potem już Preston nie pracował nad tym, gierka umierała i tworzył następny symulator. Więc wydaje mi się, że może być ciekawie. Jak myślicie, czy tak się stanie w tym przypadku? Na ten moment ja nagrywam ten film rano, więc jest nawet 150-200 tysięcy osób gra w tę grę. W czasie aktualizacji z bankiem było 1 000 000 osób ponad się przewinęło na tym trybie. Więc jeżeli chodzi o osoby, no to jest spoko. Wiecie, serwer jest popularny, ten tryb. Natomiast to, co się stało z tym bankiem, tą aktualizacją, czekaliśmy na nią 3 tygodnie i ona była tak potwornie zbugowana, jest nadal i ja nie widzę, żeby Preston w ogóle naprawiał te glitche. Loot bugów jest co niemiara się respi. Wydaje mi się, że on po prostu nie ma pomysłu na to, jak to wszystko naprawić. Bo takie, wiecie, jeżeli są takie rzeczy, no widzieliście, sam pokazywałem wam te glitche na gemy, na kopiowanie petów, na to, że tych lootbagów jest miliardy się respi, ludzie farmią tak gemy i w ogóle ekonomia się zachwiała, te ceny petów poszły tak do góry, te gemy są tak naprawdę mało warte i trzeba ich mieć tak dużo, żeby kupić sobie jakiegoś peta, więc to wszystko poszło na... Poza tym, słuchajcie, jak teraz spójrzcie, jak teraz Preston doda nowe jajko, to tak naprawdę, no ta gra moim zdaniem umrze, jeżeli on nie zrobi coś z tymi gemami, bo albo nie wprowadzi następnej waluty, którą ogarnie naprawdę od zera, bo słuchajcie, wejdzie teraz nowe jajko, załóżmy, i nie trzeba będzie ich zbierać monet i tak dalej, nie trzeba będzie ich respić, bo ceny w Mystery Merchancie, w tym drugim merchancie, tym, który wszedł w Halloweenowej edycji, bo on też miał wrócić, będą niskie w porównaniu do tego, jak teraz gemy urosły ceny, no bo teraz jest sposób dropienia gemów tak dobry, można tych gemów tak bardzo nafarmić, że pomyślcie, jeżeli ludzie mają po biliony gemów, a nowy pet Rainbow wersji będzie od razu w merchancie podczas update'u, podczas aktualizacji, no to jaki jest sens otwierać te jajka, jak ja sobie, wiecie, jest aktualizacja, 5 minut po aktualizacji wchodzi merchant i ja kupuję go, mam koniec, gierka zakończona, już nie mam co robić, bo w 5 minut czy tam w minutę, dzięki temu, że ceny są tak głupie, dzięki temu, że jest tyle błędów, ja sobie, no to wiecie, o co mi chodzi. Bez sensu totalnie, bo to w tej grze chodzi o to, żeby otwierać jajka i wylosować tego peta. Jeżeli ja to będę miał w minutę, tragedia. Moim zdaniem to jest tragedia i ta gra raczej szybko umrze, jeżeli Preston nic nie zrobi. A takie zmiany, wiecie, jeżeli to jest, no to są krytyczne. Wydaje mi się, że wiecie, jeżeli teraz nie robił szybko poprawek jeszcze kolejnych, to myślę, że dojdzie kolejna waluta. Kolejna waluta dojdzie i prawdopodobnie zastąpi gemy. No bo to już jest trochę przesada, co się stało. Dajcie znać, co myślicie. Do zobaczenia. Cześć.